Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne powtórzenie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z rachunku prawdopodobieństw. Rachunek prawdopodobieństwa jest to piękna część matematyki i jeżeli chcesz zdać maturę z matematyki, dobrze by było, żebyś nie był przerażony tym rachunkiem prawdopodobieństwa i żebyś po prostu rozwiązywał zadania z rachunku prawdopodobieństwa. I ja chcę na tym spotkaniu powtórzyć, co najważniejsze w rachunku prawdopodobieństwa. Oczywiście rzut monetą, rzut kostką, czy jednokrotny, czy dwukrotny, może nawet być więcej razy rzucane, natomiast najczęściej występuje albo jeden raz, albo dwa razy, czyli rzut kostką, rzut monetą, wylosowanie kulki z urny czy z jakiegoś pudełka, czy też może być bardziej skomplikowane zadanie zupełnie jakiegoś innego typu, tak, może być, no ale to jest wszystko kwestia tego, czy wpadniesz, czy przemyślisz sposób rozwiązania. I teraz na tym spotkaniu będę chciała z Tobą powtórzyć dwie metody. Metodę klasyczną, czyli obliczanie prawdopodobieństwa z definicji klasycznej, ale będę chciała również Tobie przypomnieć metodę drzewka, ponieważ zarówno jedna, jak i druga metoda są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i warto je znać. Zadanie na maturze podstawowej z matematyki z rachunku prawdopodobieństwa to bardzo często zadanie na 4-5 punktów, więc co? Nie warto się tego uczyć? Oczywiście, że warto. I ja zapraszam do rozwiązywania zadań, które wybrałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 roku. W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną. To jest zadanie z pudełkiem, prawda? Jest w pudełku, są jakieś kulki. Jeżeli zobaczysz zadanie na maturze z pudełkiem, czy też z urną, to ja lubię sobie to jakoś zobrazować, czyli narysować po prostu pudełko. I w tym pudełku jest powiedziane w treści, że mamy 40 kul. Ja zawsze podpisuję tutaj pod spodem razem 40 kul. I teraz uwaga, no wypiszmy, jakie tam kulki są. Jest 35, to są kulki białe, natomiast pozostałe czerwone. No to pozostałe wiadomo ile, 5. 5 czerwonych. I teraz, jeżeli sobie tak narysujemy, to może niektórzy bardziej wzrokowcy lepiej będą na to patrzeć. I teraz, bardzo ważna rzecz, żeby się zastanowić w tym zadaniu, na czym polega doświadczenie. Doświadczenie w tym zadaniu polega na tym, że losuję tylko jedną kulkę. Pamiętaj, losujemy ileś tam kulek w tym wypadku i to jest nasze doświadczenie. W tym wypadku losujemy jedną kulkę, czyli na razie konstruujemy sobie omegę i na maturze jest oceniana moc omega. Dlatego ja od razu już zacznę od mocy omegi, czyli moc omega jest to liczba wszystkich możliwych wyborów. Czyli jednym słowem, jak ja sobie wylosowałam, włożyłam sobie rękę do tej urny, prawda, to ja mogę wylosować jedną kulkę z 40. Czyli moja moc omega to jest po prostu 40. Do tego zadania wcale nam nie potrzebna żadna reguła mnożenia, żadne wielkie myślenie, bo losuję tylko jedną kulkę. To sobie możesz zapisać, losowanie jednej kuli. To jest bardzo ważne, żebyś Ty wiedział, na czym polega doświadczenie, bo inaczej by było, gdybym miała wylosować dwie kulki. Ja losuję jedną kulkę, czyli moja moc omega, czyli wszystkie możliwości jest ich 40. Teraz dalej, konsekwentnie. Mam tutaj zapisane na tablicy, na czym polega zdarzenie, którego prawdopodobieństwo mam policzyć. Otóż, zdarzenie polega na tym, że wylosujemy kulkę czerwoną. I zdarzenia w matematyce bardzo często oznaczamy literkami A. A piszemy pauza, jest to zdarzenie polegające na wylosowaniu kulki czerwonej. Możesz troszkę sobie to skrócić, jeżeli Ci tak pełny zapis nie pasuje. I teraz będziemy liczyć moc tego naszego zdarzenia, czyli ile mam takich sytuacji, że ja wylosuję kulkę czerwoną. No patrzmy na pudełko, no kulek czerwonych jest 5, to ja mogę wylosować jedną kulkę z 5, no bo nie mam więcej tych kulek, czyli tych kulek, które ja mogę wylosować jest aż do 5 sztuk, nie? Aż albo tylko, to zależy jak na to patrzymy. Dobrze, i teraz przechodzimy już do prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A. Ja tutaj zapisałam definicję klasyczną, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest nic innego jak pewien iloraz.
dzielenie. W liczniku moc A, a w mianowniku moc omega. No to popatrz, wszystko tu mamy. Moc A i moc omega. Czyli w liczniku napiszemy sobie 5, bo to jest moc zdarzenia A, natomiast moc zdarzenia naszego omega to jest 40 w mianowniku. I pamiętaj, skracamy. Tu się da przez 5, to tu będzie 1, a tu będzie 8, czyli mamy wynik 1/8. Czyli prawdopodobieństwo wynosi w tym wypadku tego naszego konkretnego zdarzenia zaledwie 1/8. Jeżeli wolisz tak sobie pomyśleć, ile to około procent, no to po prostu podziel sobie na kalkulatorze 1 przez 8 i zobaczysz, pomnożysz później razy 100% i wyjdzie ci, ile to jest tak szacunkowo procent. Ale jeżeli w zadaniu pytają na maturze o prawdopodobieństwo, czy też no, pani na sprawdzianie, czy też pan pyta o policzenie prawdopodobieństwa, to chodzi o to, żebyś podał ułamek i żeby on był nieskracalny, czyli skrócony maksymalnie. U nas wyszło 1/8. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Ze zbioru liczb, i mamy taki zbiór, 1, 2, 3, 4, 5. Losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest liczbą nieparzystą. I to, co najważniejsze, ja przepisałam tutaj na tablicę. Po pierwsze, że mamy zbiór, że losujemy dwa razy liczbę ze zwracaniem, to jest bardzo ważne, to słowo ze zwracaniem w treści zawarte, i to zdarzenie A, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć. Zdarzenie polegające na wylosowaniu liczb, napisałam w skrócie o iloczynie nieparzystym. Oczywiście możesz sobie to modyfikować tak, żeby tobie to pasowało. I teraz tak. To zadanie numer 2 różni się diametralnie od zadania numer 1. Dlaczego? Dlatego, że losujemy coś dwa razy. Dwa razy czynność powtarzamy. Zaczynamy oczywiście od mocy omega. I teraz tak. W zadaniu numer 1 było tak, że robiliśmy coś raz. Jeżeli wykonujemy czynność raz, to jest zadanie dużo łatwiejsze. Bo jeżeli coś robimy dwa razy, musimy przeliczyć, ile tych wszystkich możliwości ja mogę mieć. Czyli reguła mnożenia. Czyli rysujemy dwie kratki i tu będzie pierwszy jakby losowanie i drugie losowanie. Uwaga, ze zwracaniem. Czyli wyobraź sobie, że masz pudełko znowu i w tym pudełku masz te 5 karteczek z zapisanymi takimi cyferkami. Na jednej masz 1, 2, 3, 4, 5. Za pierwszym razem wkładasz rękę, może ci się wylosować kartka 1/5, czyli 5 różnych możliwości. Teraz uwaga, ze zwracaniem, to znaczy wylosowałam sobie jakąś cyferkę, ja ją zapamiętam, ale wrzucam kartkę z powrotem, czyli i losuję drugi raz, czyli znowu mam 5 możliwości. Czyli tych możliwości jest 5 razy 5, czyli 25. Czyli na upartego w zasadzie moglibyśmy to powypisywać, że mogę wylosować 1 z 1, 1 z 2, 1 z 3, 1 z 4, 1 z 5 i później 2 z 1, 2 z 2 i tak dalej. Ale po co to wypisywać, jak umiemy regułę mnożenia, wykorzystujmy ją mądrze. Dalej powinniśmy przepisać z treści zdarzenie A. Ja je tu już przepisałam, czyli zdarzenie A polega na tym, że ja wylosuję takie liczby, wylosuję dwie oczywiście liczby, bo zdarzenie A jest pod zbiorem zbioru omega, czyli ja wylosuję dwie liczby o iloczynie nieparzystym. I teraz mamy takie możliwości. Możemy sobie zacząć to wypisywać. W końcu nie będzie nie wiadomo ile, bo wszystkich możliwości jest 25, no to na pewno będzie mniej niż 25, prawda? No bo zakładamy, że przecież nie wszystkie wypiszemy, nie? W tym konkretnym przykładzie. Spróbujmy. Ja pokażę też, jak inaczej szybciej zrobić, ale na razie spróbujmy. No to tak, o iloczynie nieparzystym, czyli zaczynamy od początku. 1 z 1, jak się pomnoży, wyjdzie 1. Jest to liczba nieparzysta, ok. Teraz 1 z 2, niestety nie. 1 z 3, jak najbardziej. 1 z 4, da nam w iloczynie 4, nie. Ale 1 z 5, jak najbardziej. Teraz dalej. Czy 2 może być z 1? Nie, bo 2 jest parzysta. Tak samo nie może być z 2, 3, 4, 5. Czyli odrzucamy w ogóle przypadek z 2, bo zawsze wychodzi liczba parzysta. No to lecimy z 3. To 3 może być z 1, no bo wyjdzie iloczyn 3, a my analizujemy właśnie iloczyn, czyli mnożenie. No to 3 może być też z 3, bo też wyjdzie 9, nieparzysta liczba. No i jeszcze 3 może być tylko z 5, no bo wyjdzie 15, też liczba nieparzysta. No to dalej. No to dalej. 4 być znowu nie może, bo 4 zawsze da w iloczynie liczbę parzystą, no bo sama jest parzysta. No to teraz 5. 5 może być tylko z 1 albo z 3,
albo może być sama ze sobą, czyli z piątką. I wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. To jest jak najbardziej poprawny zapis tego zadania. I liczymy, ile tych sztuk jest, czyli ile jest tych zdarzeń elementarnych, które sprzyjają zajściu tego zdarzenia naszego A, polegającego na wylosowaniu liczb, o ile czynienie parzystym liczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli moc zdarzenia A to 9. I pamiętamy, robimy to definicją klasyczną, którą tutaj mamy zapisaną, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest nic innego jak pewien iloraz. U góry wpisujemy moc zdarzenia A, czyli 9, na dole moc zdarzenia omega, czyli 25. No i oczywiście, gdybyś chciał to skrócić, no to musisz się zastanowić nad tym, bo powinno się skrócić. Ale niestety w tym wypadku się nic nie skróci, bo ani dziewiątka, ani dwudziestka piątka nie mają innych dzienników wspólnych. Jedynie jedynka, ale jedynka nam nic nie daje, czyli mamy wynik 9/25. Natomiast myślę, że część z Was będzie taka osób, której nie będzie się chciało tego wypisywać. Czasem naprawdę jest dużo łatwiej wypisywać, niż myśleć nad tym, jak to przyspieszyć, nie? Ale ja Tobie pokażę, zrobię to może kolorem czerwonym, że jeżeli komuś w tym wypadku konkretnym nie chce się wypisywać, może tego na maturze nie pisać. Może od razu przejść do omocy zdarzenia A. Tylko, że jak wiesz, że to jest 9, to sobie piszesz 9. Ale zazwyczaj tego nie wiemy, więc rysujemy kratki. Na pierwszym miejscu mamy znowu jakąś pierwszą liczbę, na drugim miejscu znowu jakąś drugą liczbę, co wylosowałam, prawda? No bo pierwsze losowanie, drugie losowanie. Tylko uwaga, musimy teraz dobrze przeczytać iloczyn nieparzysty. I teraz kłania nam się myślenie, aha, żeby z iloczynu wyszła liczba nieparzysta, to żadna nie może być parzysta. Czyli wniosek z tego, muszą być dwie nieparzyste. Czyli ja napiszę, tu ma być nieparzysta i tu ma być nieparzysta, tylko trzeba myśleć, nie? I teraz nieparzystych w tym zbiorze mamy jedynkę, trójkę, piątkę, trzy. A że jest ze zwracaniem, to znowu mam drugą nieparzystą, też jedynkę, albo trójkę, albo piątkę, czyli trzy. Jak pomnożę 3 razy 3, wychodzi mi 9. Czyli popatrz, wyszło mi dokładnie to samo. Ja zrobiłam innym sposobem, to znaczy troszkę szybciej. Ale dalej jest to oczywiście zastosowanie definicji klasycznej, bo w tego typu zadaniach naprawdę polecam definicję klasyczną prawdopodobieństwa. Zadanie numer 3. Rzucamy raz sześcienną symetryczną kostką do gry i raz monetą. Oblicz prawdopodobieństwo, że wyrzucimy liczbę większą od 4 i orła. Ja zapisałam, co tutaj jest ważne w tym zadaniu, czyli że mamy rzut kostką i rzut monetą. I na czym polega zdarzenie, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć? Nazwałam to zdarzenie standardowo A. Teraz zaczynamy od tego, że przechodzimy do mocy omega. Wiemy już, że rzucamy raz kostką i raz monetą. Czyli w zasadzie robimy jakby dwie czynności. Więc no, jeżeli znasz od razu moc omega, napiszesz wynik i jesteś pewny, że dobrze, ok. Ale jeżeli tego nie wiesz, to powinieneś narysować oczywiście dwie kratki. Pierwsza kratka to jest pierwszy rzut. Druga kratka to drugi rzut. Z tym, że tu był kostką, a tu był monetą. Musimy to o tym pamiętać. Czyli jeżeli ja rzucam kostką, to ja nie wiem, co mi się wyrzuci. Ale wiem, że na pewno mam 6 tylko możliwości. Jeżeli rzucam monetą, to ja mogę mieć albo orła, albo reszkę, czyli dwie możliwości, czyli w zasadzie możliwości mam wszystkich 12. Na upartego, jeżeli jest tak mało możliwości, to możesz sobie je wypisywać, na przykład jedynka z orłem, jedynka z reszką, dwójka z orłem, dwójka z reszką i tak dalej i powinno Ci wyjść 12 tych sztuk. Dalej, piszemy zdarzenie A, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć. Ja już tutaj przepisałam z treści. Czyli mam takie policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wyrzucę większą liczbę od 4 i orła. No to teraz możemy się zastanowić, czy dużo tych przypadków będzie, czy niedużo. No skoro moc omega taka mała, to w zasadzie ja mogę przypuszczać, że moc A będzie jeszcze mniejsza, prawda? W związku z tym pewnie będzie niedużo, dlatego wypisujemy sobie wszystkie zdarzenia elementarne, które sprzyjają zajściu tego zdarzenia A. Czyli mam mieć na początek kostkę większą od 4 liczbę, czyli piątkę, ale kazali i orła, czyli z orłem. Czy może być inaczej? Może być. Na przykład szóstka i orzeł z orłem. Czy może być inaczej? Niestety nie. Bo ja muszę mieć większą od 4, no to mam piątkę, szóstkę i muszę mieć orła tu i tu. Nie mam innej opcji.
Popatrz, wypisaliśmy sobie i komentujemy moc naszego zdarzenia, a to zaledwie dwa. Czyli zgodnie z definicją klasyczną prawdopodobieństwa, tutaj mamy wzór dla przypomnienia, mamy w liczniku moc zdarzenia A, czyli 2, w mianowniku moc zdarzenia omega, czyli 12. Oczywiście skracamy w tym wypadku tylko przez 2, to będzie 1, to będzie 6 i nasze prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A wynosi 1/6. W tym zadaniu również byśmy mogli lekko przyspieszyć, ale w zasadzie to nie będzie żadne przyspieszenie. Ale zapiszę to, bo gdyby ktoś z Was chciał od razu, nie chciałoby mu się wypisywać. Chociaż nie mówię, że nie warto tego umieć, bo jak wypiszemy, to tak widzimy lepiej, nie? Ale gdyby ktoś chciał od razu moc A zrobić, no to znowu rysuje dwie kratki i tu mamy znowu kostkę, tu mamy znowu monetę i teraz myślimy. Aha, na kostce mam więcej niż 4, czyli mogę mieć 5 albo 6. No to dwie możliwości. Natomiast na monecie kazali orła, czyli nie mam wyboru, jedną możliwość. I teraz mam 2 razy 1 to jest 2, no i oczywiście i tak później prawdopodobieństwo muszę policzyć. Więc czy to jest dużo krócej? Wcale bym nie powiedziała, aczkolwiek no na pewno troszkę możemy zaoszczędzić czas, ale musimy więcej pomyśleć. Jak sobie wypiszemy, to wzrokowo jest nam wtedy łatwiej, ale to już sam musisz dokonać wyboru. Czy wolisz tak szybciej, czy tak wolisz troszkę wolniej, a jednak pełno, tak, taka pełna możliwość to jest rozpisania. Jak chcesz, tak zrobisz. Ważne, żebyś porządnie i dobrze, poprawnie wyliczył właśnie to prawdopodobieństwo, które w tym zadaniu wynosi 1/6. Zadanie numer 4. Rzucamy 5 razy monetą. Odlicz prawdopodobieństwo, że wyrzucimy co najmniej 2 orły. To zadanie, popatrz, polega na tym, że pewną czynność powtarzamy aż 5 razy. No wydaje się to trudne, aczkolwiek moneta no tak bardzo skomplikowana nie jest, prawda? Rzucamy 5 razy monetą. To jest bardzo ważne, na tym polega doświadczenie. No i zaczynamy od oczywiście mocy omegi, czyli teraz tak, skoro 5 razy rzucamy monetą, potrzebujemy 5 kratek. Musimy to regułą mnożenia zrobić. 1, 2, 3, 4, 5. To jest oczywiście pierwszy rzut, drugi rzut, trzeci rzut, czwarty rzut, piąty rzut. Za każdym razem może mi wypaść albo orzeł, albo reszka, albo orzeł, albo reszka i tak dalej. Czyli mam dwie możliwości, dwie możliwości, dwie możliwości, dwie możliwości, dwie możliwości. Jak ja to pomnożę, to oczywiście będziemy mieć wynik 32. Czyli w zasadzie mogłabym nawet to wypisywać, tyle żeby mi to troszeczkę czasu zajęło, żeby wypisywać na przykład orzeł, 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 reszka. Dalej, orzeł, 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 reszka, orzeł. I żeby się nie pogubić. I żeby wszystkich wypisać. Dlatego po to jest reguła mnożenia, żeby ją po prostu stosować. Dalej. Na czym polega zdarzenie, którego prawdopodobieństwo mamy policzyć? Otóż jest to zdarzenie polegające na wyrzuceniu co najmniej 2 orłów. Ja to zdarzenie zapisałam. I teraz zastanówmy się, ponieważ pojawiło nam się takie słówko, które w rachunku prawdopodobieństwa nieraz miesza młodzieży po głowie. Co najmniej. Jak rozumiesz słowo co najmniej? Oczywiście, ja napiszę to w nawiasie. Co to znaczy co najmniej 2 orły? Że mogą być 2 orły lub mogą być 3 orły, no bo mogą być, nie? Bo rzucam 5 razy. Lub mogą być 4 orły, no mogą być. I lub może być 5 orłów. Popatrz, 1, 2, 3, 4 przypadki. Można to robić, można wypisywać, nie ma żadnego problemu. Aczkolwiek ja stwierdzam, że chciałabym Tobie pokazać w tym zadaniu numer 4 również to, że czasem warto pomyśleć nad zdarzeniem przeciwnym. Ale pomyślimy wtedy nad nimi, jeżeli stwierdzamy, że w zdarzeniu A jest dużo przypadków i nie chce nam się wszystkie analizować. Więc zastanówmy się, jak brzmiałoby teraz w tym zadaniu zdarzenie przeciwne, które oznaczamy A'. Co to znaczy? Będzie to zdarzenie polegające na tym, więc ja tu może zrobię myślnik, że wyrzucę tutaj inną ilość orłów, no nie? Nie mogę 2, nie mogę 3, nie mogę 4, nie mogę 5, więc zdarzenie polegające na tym, że wyrzucę jednego orła lub 0 orłów. Czyli ja mam zrobić jakby zaprzeczenie do tego zdarzenia. Czyli zastanowić się nad tymi zdarzeniami elementarnymi, które po prostu nie sprzyjają zajściu zdarzenia A, czyli wtedy muszą sprzyjać zajściu zdarzenia przeciwnego A'. Czyli skoro tu mam 2 orły, 3 orły, 4 orły, 5 orłów, to w zdarzeniu przeciwnym zostaje mi tylko opcja z jednym orłem
albo 0 ołów. No i teraz popatrz, dla mnie to jest lepiej, bo to są tylko dwa przypadki do rozpatrzenia przeze mnie. Czyli zastanówmy się, co to znaczy, żeby był jeden orzeł, ale pamiętamy, rzucamy 5 razy monetą. Czyli mój orzeł może stać na początku, a później jest reszka, 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 reszka. Może tak być? Oczywiście. Jeden orzeł. No to teraz może być tak, że orzeł stoi jako drugi. I później mam jeszcze reszka, reszka i reszka. Zgadza się? 5 rzutów. No to dalej. Mój orzeł może stać teraz jako trzeci. Wszystkie przypadki muszę rozpatrzyć. Dalej. Mój orzeł może stać jako czwarty. I jeszcze mam opcję, że mój orzeł może stać jako piąty. Czyli mam wszystkie opcje z jednym orłem. No ktoś powie, i tak jest dużo. Pewnie, że jest dużo, ale i tak jest mniej, niż gdybym miała analizować z dwoma orłami, z trzema, z czterema, z pięcioma. No i jeszcze została mi jedna sytuacja, 0 orłów. 0 orłów to znaczy same reszki. Czyli zapiszę reszka, 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 reszka. Pamiętamy, 5 razy. 5 reszek musi być. Dobra, zamykam. I teraz zapisuję, że moc mojego zdarzenia przeciwnego to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mam tylko 6 takich zdarzeń elementarnych, które sprzyjają zajściu zdarzenia A'. Czyli moc zdarzenia A' to jest 6. No to zgodnie z definicją klasyczną ja teraz mogę policzyć prawdopodobieństwo, ale nie zdarzenia jeszcze A, tylko zdarzenia A'. Czyli po prostu zamiast u góry moc zdarzenia A mam do wsadzenia moc zdarzenia A', czyli 6, a na dole jest oczywiście 32, moc omega. No i skracamy sobie, no tutaj nie nawołujemy wiele, przez 2 skrócimy, czyli tu będzie 3, tu będzie 16 i mamy wynik 3, 16. No chwileczkę, ale ja w tym zadaniu nie miałam policzyć prawd A'. Ja sobie wymyśliłam to A', żeby było mi łatwiej. Dlaczego? Ponieważ jak pamiętasz, jest wzór na policzenie prawdopodobieństwa zdarzenia A. Jak nie pamiętasz, to w tablicach jest. Na podstawie prawdopodobieństwa zdarzenia A'. To jest wzór, który warto wiedzieć, bo on w pewnym momencie nam się po prostu może sprzydać w tego typu zadaniach. Czyli P od A to będzie nic innego, jakbym od jedynki odjęła to, co mi tu wyszło, czyli 3 szesnaste. Robię wspólny mianownik i mam 16 szesnastych minus 3 szesnaste, czyli po prostu mamy 13 szesnastych. Tyle wynosi prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że wyrzucę co najmniej 2 orły. Gdybym chciała sobie to zadanie przyspieszyć, to i tak zapisanie A' to jest mega szybko. Natomiast ja mogłabym przyspieszyć sobie, żeby nie wypisywać tego wszystkiego, tylko, no niestety, mogę policzyć moc omega, tak jak tutaj, mogę policzyć moc A' szybko, prawda, czyli wzorować jakby, no chcieć regułą mnożenia, ale tutaj będzie ciężko, ponieważ muszę sama przemyśleć, ile mam przypadków, żeby był jeden orzeł. I wtedy sobie myślę, na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, na trzecim miejscu, na czwartym, na piątym, czyli mam 5 takich sytuacji, dodać, a ile mam przypadków, żeby było 0 orłów, czyli same reszki? No jeden przypadek i wychodzi mi 6. Więc jeżeli masz na tyle bystry umysł, że jesteś w stanie tak powiedzieć i tak zapisać 6, to nie potrzebujesz tego wypisywać. Ale jeżeli no, sprawia to Tobie problem, wolisz sobie wypisać, żeby to po prostu widzieć, to dlatego taką wersję rozwiązania wybierz. Taką, która Tobie się podoba. Można przyspieszać, bo w zadaniu maturalnym oceniają nam moc omega, oceniają nam moc A', oceniają prawdopodobieństwo tego zdarzenia A' i później przejście do prawdopodobieństwa zdarzenia A. Natomiast oczywiście dobrze jest też, żeby w zadaniu było napisane, tak jak ja tutaj na tablicy napisałam, na czym polega zdarzenie A i na czym polega w tym konkretnym zadaniu zdarzenie A', no bo tym sposobem chciałam Ci pokazać, że można rozwiązywać zadania, ale pamiętaj, wtedy, kiedy rozwiązując standardowo zadanie, jest dużo przypadków i nie chce nam się tego wszystkiego rozpisać. Zadanie numer 5. W urnie znajduje się 6 kul białych, 4 czarne i 8 zielonych. Opisz prawdopodobieństwo, że wybierając jedną kulkę z urny, nie wybierzemy kuli czarnej. Czyli zaczynamy od początku. Mamy sobie urnę. W zadaniu numer 1 też mieliśmy takie zadanie z pudełkiem i ja proponowałam, żeby sobie to narysować. Jest urna i w tej urnie mamy tak 6 kul białych, mamy 4 czarne i 8 zielonych, czyli jak sobie zliczymy wszystkie te kulki, jakie mamy, to tych kulek mamy 18.
Na czym polega doświadczenie? To jest bardzo ważne w tym zadaniu. Losujemy jedną kulę. I teraz, jeżeli losujemy jedną kulę, czyli to oznacza, że moc omega to nie trzeba będzie bardzo skomplikowanie myśleć. Po prostu zobaczymy sobie do naszego pudełka, ile mamy w pudełku wszystkich kulek i taka będzie moc omega. Moc omega to będzie 18, bo ja mogę wylosować jedną kulkę na 18, prawda? Mam możliwości 18 kulek wylosować, więc nasza moc omega to będzie 18. Dobrze, następnie piszemy zdarzenie A. Zdarzenie A, ja przepisałam, polega na tym, że nie wybierzemy kuli czarnej. Jeżeli moc omega jest łatwa, to pewnie moc zdarzenia A też nie będzie trudna. Co to oznacza, że nie wybiorę czarnej? Patrzymy na nasze pudełko. To znaczy, że może mi się trafić biała albo może mi się trafić zielona. Czyli w zasadzie albo ja trafię jedną z sześciu, albo, czyli dodać, bo ja mogę też zieloną. Pamiętaj, mamy nie wybrać czarną, a tych nieczarnych, jak widzimy w naszym pudełku tutaj, jest 14. No więc, stosując teraz definicję klasyczną prawdopodobieństwa, zapiszemy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że nie wybiorę czarną, jest równe. W liczniku 14, w mianowniku 18, pamiętamy o skracaniu, no tylko przez 2, ale dobre i przez 2, czyli tu będzie 7, a tu będzie 9, czyli mamy wynik 7 dziewiątych. To prawdopodobieństwo, że z tej urny, losując jedną kulkę, nie wybiorę kuli czarnej, wynosi 7 dziewiątych. Zadanie numer 6. W urnie znajduje się 8 kul białych i 2 czarne. Wybieramy losowo z tej urny 2 kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że będą one różnych kolorów. To jest zadanie z urną i ja to zadanie chciałabym zrobić ze względu na to, że ja mam wybrać 2 kule, to chciałabym to zadanie zrobić przy użyciu drzewka, bo tym samym chciałabym Tobie jeszcze przypomnieć tą drugą metodę, bo być może bardziej ta metoda Tobie się spodoba. Jeżeli chcesz to robić definicją klasyczną, oczywiście, że możesz. Natomiast ja chcę pokazać inny sposób rozwiązania tego zadania. Jeżeli wybierasz metodę drzewka, to oczywiście dobrze byłoby zacząć od tego, co wcześniej, czyli spróbować sobie tą urnę tak narysować. Jest to urna i w niej jest tak, 8 kul białych i 2 są czarne. Czyli razem tych kulek w tej urnie jest 10. Mamy 10 kulek, 8 białych i 2 czarne. I teraz mam policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosowane kule będą różnych kolorów. Robiąc to drzewkiem, muszę zrobić tak. Po pierwsze, tutaj drzewko musi od czegoś startować. Czyli ja sobie tutaj kropeczkę rysuję, jako że startuje drzewko i wyobraźmy sobie, że wkładam rękę do urny. Jaka mi się może trafić kulka? No albo mi się trafi kulka biała, albo mi się trafi kulka czarna. Rysuję to w takiej postaci, w takich gałęzi, w postaci takich gałęzi. I to jest moje pierwsze losowanie. No więc, jaka jest szansa na białą? Popatrz tutaj na to pudełko. Mam białych 8 na 10. Czyli nad tą odpowiednią gałęzią piszę szansę na wylosowanie tej białej kuleczki. 80. No to teraz tak, jaka jest szansa na czarną? 2 na 10, czyli nad tą tutaj gałęzią piszemy szansę na wylosowanie kulki czarnej. No ale niestety, na tym się nie kończy nasze losowanie, bo ja dopiero jedną kulkę wylosowałam. Mam wylosować drugą, czyli wylosowałam kulkę i teraz uwaga, nie piszą mi w zadaniu, że miałam wylosować kulkę i wrzucić ją z powrotem. Więc jeżeli nie piszą, to masz to rozumieć tak zwyczajnie. Wybierasz jedną kulkę, trzymasz ją dla siebie, wybierasz drugą. Nie muszą Ci tego pisać, Ty musisz to zrozumieć. Ale jak napiszą na maturze, no to tym lepiej. Jak napiszą bez zwracania, no to wiemy i już nie mamy wątpliwości. Czyli jeżeli wylosowałam pierwszą białą, to druga może mi się trafić biała, albo się mi może trafić czarna. Jeżeli wylosowałam pierwszą czarną, to druga może mi się trafić biała, ale też mogę mieć drugą czarną. Drzewko pokazuje nam pełny rozkład, jak to wygląda, jakie są różne przypadki. Teraz popatrz, jeżeli ja już wylosowałam jedną białą, to nad tą gałęzią muszę się zastanowić, jaka jest szansa na tą drugą białą. No to białych mi ubyło, czyli mam teraz 7, ale wszystkich też mi ubyło, bo ja już jedną wylosowałam, było ich 10, czyli jest 9. Czyli mam szansę 7 na 9, 7 dziewiątych. No to teraz czarną. No tą czarną patrzę, ja żadnej czarnej, patrzę od dołu do góry drzewka, tu jest sam czubeczek drzewka, ja żadnej czarnej nie wylosowałam. No to zostały dalej 2.
Ale już pierwszą białą mi się udało wylosować, czyli nam się zmniejszyła ilość kul o 1, czyli jest 2/9 teraz. No to teraz tak, jesteśmy w tej części drzewka, czyli patrzymy, wylosowałam sobie już czarną. Czyli białych mi nie ubyło. Było 8, jest dalej 8, tyle że jedna w ogóle ubyła czarna, czyli na 9. Czyli mam szansę na białą 8/9, no dużą szansę, nie? Natomiast jeżeli jestem w tym miejscu, patrzę, wylosowałam już jedną czarną. No to wiele mi tych kulek czarnych nie zostało w tym pudełku, została tylko jedna. Na wszystkich możliwych teraz w pudełku 9. Tutaj młodzież często ma problem, ponieważ jeżeli byłoby losowanie ze zwracaniem, to by ten rozkład prawdopodobieństwa był taki sam jak u góry w tym dolnym rzędzie. Ale ze względu na to, że w domyśle jak losujemy, to nie wracamy, chyba że nas o to poproszą, no to mi kulki ubywają. Tu było w mianowniku 10, tutaj zauważ, jest w mianowniku 9. Jakbyśmy robili jeszcze jedno losowanie, to byłoby 8. I musisz się zastanowić, czego ci ubyło, a czego ci nie ubyło. I patrz zawsze na drzewko do góry, nie po bokach. Do góry patrzymy. Jak analizujemy tą sytuację, to patrzymy na to. Jak analizujemy tą sytuację, patrzymy na to. Jak tą sytuację patrzymy na to i jak tą sytuację patrzymy na to. I teraz musimy zastanowić się, które to sytuacje na tym drzewku pasują do zdarzenia A. Polegającego na tym, że wylosowane kule będą różnych kolorów. Czyli rozumiesz, co znaczy różne kolory. Jedna będzie biała, druga będzie czarna. Patrzymy tutaj. Biała, biała. Nie pasuje. Biała, czarna. Pasuje. Dalej. Czarna, biała, pasuje. I ostatnia sytuacja, czarna, czarna, nie pasuje, mają być różnych kolorów. I teraz będziemy liczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A. Zauważ, że wybierając metodę drzewka nie liczy żadnych mocy. Ani mocy omega, ani mocy A, bo to nie jest metoda klasyczna. W związku z czym, robiąc metodę drzewka, będziemy sobie schodzić od góry drzewka do samego dołu po gałęziach, choćby ich nawet dużo było, i będziemy mnożyć prawdopodobieństwa. Czyli mam tak, 0,8 mnożę razy 2/9. Jestem w tym miejscu. Teraz muszę z góry to samo prześledzić, czyli drugi przypadek, czyli dodać, bo mogę w tym kółku się znaleźć. Czyli mam 0,2 razy 0,8. Pamiętaj, z góry na dół mnożymy. Natomiast jeżeli skaczemy na inną gałąź, no to już dodajemy. I teraz albo skracasz, tylko skracaj mądrze, to znaczy jeżeli skracasz, to tak samo skracaj tu i tak samo tu, albo sobie na końcu skrócisz, jak wolisz. Ja może od razu skrócę. Dwójeczka nam się skróci tutaj z 10, czyli będzie po prostu 5 i więcej nic nie skrócę. Tak samo tutaj skrócę sobie, może tą dwójeczkę z tą 10 i tu będzie 5. Jak skracam tak samo, jest ok. Czyli tak, 8 razy 1 to jest 8 i 5 razy 9, 45. Dodać. 1 razy 8 to 8 i 5 razy 9, 45. Czyli to się równa, jak dodamy, 16/45. No moglibyśmy oczywiście pomyśleć, czy dałoby się to skrócić, no ale akurat w tym wypadku mamy taką szansę. Taką szansę na zajście zdarzenia A. To jest szansa 16/45. Zadanie numer 7. Chciałam, żeby jedno chociaż zadanie było takie bardzo nietypowe, gdzie no bez metody drzewka byłoby ciężko nam się obejść. I brzmi następująco. Firma A produkuje 80% artykułów dla kobiet, reszta to artykuły dla mężczyzn. Firma B produkuje 40% artykułów dla kobiet, resztę dla mężczyzn. Sklep As ma do zaoferowania swoim klientom jedynie zarówno produkty firmy A, jak i produkty firmy B. Tylko te dwie firmy sklep sprzedaje tak jakby. Obliż prawdopodobieństwo, że losowo wybierając jeden produkt, będzie on przeznaczony dla kobiet. Czyli mam wybrać produkt, ale że mi się trafi akurat dla kobiet. No zaczniemy od tego, że widzimy, że to jest zadanie zupełnie nietypowe. Ani tu urna, ani tu jest rzut monetą, ani tu kostka. No takie zadanie nietypowe to dla nietypowych zadań. Zapamiętaj, najlepiej zrobić drzewko. Ale zanim będziemy je robić, to może ustalmy tak. Skoro firma A produkuje 80% artykułów dla kobiet, to szansa na artykuł dla kobiet w tej firmie to jest po prostu 0,8. Czyli ja zapiszę po prostu 0,8 i to jest dla kobiet w tej firmie. No to skoro reszta dla mężczyzn, czyli tutaj ona nie produkuje dla dzieci czy tam dla psów, nie, tylko dla kobiet i dla mężczyzn. To znaczy, że 0,2, czyli reszta, będzie dla mężczyzn. Z kolei w tej drugiej firmie mamy tak,
że 40% jest dla kobiet, czyli 0,4 to będzie dla kobiet artykuł, taka szansa, że mi się trafi artykuł dla kobiet, tak? Natomiast 0,6 to będzie jakiś produkt dla mężczyzn, taka szansa na niego. No i teraz tak, wchodzimy sobie do sklepu i mamy wylosować jeden produkt, ale uwaga, sklep A produkuje albo artykuły, to znaczy produkuje, sprzedaje artykuły z firmy A, albo sprzedaje te artykuły, które wyprodukowała firma B. W związku z czym, jeżeli wchodzę do sklepu, to ja po pierwsze muszę wiedzieć, którą firmę preferuję, prawda? No bo załóżmy, niektórzy lubią bardziej jedną firmę, inni lubią bardziej drugą firmę. I jeszcze na dodatek, ja no wiesz, nie wiem, czy wybiorę artykuł dla kobiet, czy wybiorę artykuł dla mężczyzn. Więc najpierw zacznijmy od tego, że muszę wybrać firmę. Czyli albo mi się trafi z firmy A, albo mi się trafi z firmy B. Nie jest nic powiedziane, że na przykład więcej jest artykułów w tym sklepie firmy A, a na przykład mniej artykułów firmy B. Nie ma nic tam powiedziane. Czyli skoro nie ma powiedziane, to my przyjmujemy, że jest taka sama szansa na otrzymanie artykułu firmy A, jak i otrzymanie artykułu firmy B. Czyli po prostu szansa jedna, druga. Albo trafię tą firmę, albo trafię tą firmę. Dalej, jak już trafię firmę A, to mogę wylosować dla kobiet albo dla mężczyzn, jeżeli oczywiście robię to losowo. I teraz w firmie A dla kobiet mam szansę 0,8. Możemy zapisać w ułamku dziesiętnym tutaj, albo w ułamku zwykłym, jak wolisz. Ze względu na to, że tu jest ułamek zwykły, to ja tutaj też napisałam ułamek zwykły. No, a dla mężczyzny mamy szansę 0,2. No to też w ułamku zwykłym zapiszę. No dobra, ale jak mi się trafiła firma B, to mam inny rozkład teraz, bo dla kobiet oni mniej produkują, bo zaledwie 0,4 swoich produktów, natomiast resztę stanowią produkty dla mężczyzn, czyli 0,6. No i teraz przejdźmy do przeczytania jeszcze raz, na czym polega zdarzenie. Zdarzenie polega na tym, że wybrałam produkt dla kobiet, ale mógł mi się trafić dla kobiet z firmy A, albo mógł mi się trafić dla kobiet z firmy B. Nie wiem, z której firmy mi się trafi. No więc muszę policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia, które nazwałam K. No, żebyś nie myślał, że zawsze musi być A. Nie chciałam kolizji oznaczyć tutaj z tymi firmami. No i teraz tak jak wcześniej w zadaniu numer 6 idziemy do samego czubka drzewa i mnożymy. Czyli jedna druga, dostać chcemy się tutaj, razy 0,8. Dodać, teraz mamy drugą sytuację, czyli mamy znowu jedna druga, tyle że razy 0,4. I to się równa. Oczywiście możemy skrócić, tylko znowu staramy się tak samo. Przez 2 to tu 1 i tu będziemy mieć 4. Możemy jeszcze przez 2 skrócić, czyli tu będziemy mieć 2, a tu będziemy mieć 5. Teraz tutaj przez 2 to będziemy mieć 1, a tu będziemy mieć 2. I jeszcze przez 2 tu będziemy mieć 5, a tu będziemy mieć 1. Czyli z tego pierwszego mnożenia wyjdzie mi 2/5 dodać, a z tego drugiego mnożenia 1/5. Czyli wynik to jest 3/5, czyli dosyć duża jest szansa, możesz sobie procentowo to przedstawić, dosyć duża jest szansa na to, że akurat trafi artykuł dla kobiet. No, ze względu na to, że popatrz, założyliśmy, że nie wiemy, z której firmy nam się uda wylosować i że te firmy mają taką samą szansę ja mam na to, że wylosuję z firmy A, czy też z firmy B. No a widzimy, że w firmie A bardzo dużo produkują dla kobiet, bo to jest aż 80%. Natomiast w firmie B, no dla kobiet jest troszeczkę mniej niż dla mężczyzn, bo 40%. I szansa na to, że wylosuję artykuł dla kobiet wynosi 3/5. Na to spotkanie przygotowałam 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania pokazały Ci, jak różnorodne mogą być zadania właśnie z rachunku prawdopodobieństwa. Począwszy od takich typowych. Rzut kostką, rzut monetą, urna, wylosowanie jakiejś liczby ze zbioru. Ale mogą też być zadania takie bardziej skomplikowane, ale jakże piękne. Z życia codziennego, jak chociażby to zadanie. Myślę, że do rachunku prawdopodobieństwa warto się przekonać i zapraszam Cię do tego, żebyś uczył się tego rachunku prawdopodobieństwa. Bo dzięki temu zyskasz troszeczkę punktów na maturze. Jeżeli chciałbyś wystartować z tym rachunkiem prawdopodobieństwa tak od początku, bo tak nie czujesz się za dobrze, chciałbyś się coś tam douczyć, chciałbyś zobaczyć jeszcze jakieś inne zadania, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl, rachunek prawdopodobieństwa. Natomiast jeżeli chciałbyś się tylko sprawdzić, bo czujesz się dość dobrze, ten rachunek prawdopodobieństwa nie sprawia Ci większych problemów, pobierz sobie
zestaw zadań z mojego fanpage'a i spróbuj samodzielnie rozwiązać zadania właśnie z tego działu. To jest bardzo ciekawy dział i bardzo ważny przy przypadku, gdy przygotowujesz się oczywiście do matury podstawowej z matematyki i nie tylko, do rozszerzenia, też Ci jest bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że lekcja jest przydatna, podobała się, no i że da Ci dużo w przygotowaniach do matury, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.